Siemanko, to w ostatnim Q&A było jak schudnąć w 2023. Dzisiaj odpowiem sobie na pytanie, jak zbudować masę w 2023. Właśnie odpowiem na pytania, które zbierałem na Instagramie, także nie przedłużając, przejdźmy do pytań. Od jakich ciężarów zacząć? Przede wszystkim zacząłbym od takich ciężarów, które już będą dla nas obciążeniem. W sensie nie możemy zaczynać, bo to szkoda czasu, żeby zaczynać od ciężarów, które będą rzędu, wiecie, 50% ciężaru maksymalnego na daną ilość powtórzeń, tylko jednak już ta intensywność powinna być. Niemniej jednak na samym początku budowania masy mięśniowej, w sensie okresu budowania masy mięśniowej, możemy sobie trochę jakby zejść z tego ciężaru, żeby mieć powiedzmy 3-4 powtórzenia w zapasie, tak żeby po prostu potem dokładać, żeby najpierw przyzwyczaić się na przykład do objętości, którą będziemy mieć, a potem dopiero zwiększać ten ciężar. Inaczej jest trochę w przypadku osób, które dopiero zaczynają trenować, bo to oczywiście wiadomo, że będzie inaczej. W takim przypadku zacząłbym po prostu od jak najmniejszych ciężarów, tak żeby nauczyć się techniki, a potem po prostu ten ciężar zwiększać o 5-10% tygodniowo. Po jakim czasie można spodziewać się pierwszych efektów? Trzeba pamiętać o tym, że budowanie masy mięśniowej jest to długi okres. W przeciwieństwie do redukcji, gdzie powiedzmy jesteśmy w stanie spalić 2-3 kg nawet tłuszczu miesięcznie, no to żeby zbudować 2-3 kg masy mięśniowej w ciągu, w sensie miesięcznie to się nie da, ale powiedzmy, że osoba początkująca, mężczyzna, no to będzie w stanie te 2-3 kilo masy mięśniowej zbudować powiedzmy w przeciągu 5-6 miesięcy. U kobiet będzie to prawdopodobnie dwa razy dłużej, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że 2-3 kilo masy mięśniowej to jest bardzo dużo, w sensie objętościowo, wizualnie to jest znaczna różnica i to po prostu widać gołym okiem. Także powiedziałbym, że po pierwszym miesiącu na pewno będziemy widzieli takie wypełnienie tych mięśni, będziemy widzieć, że po prostu jesteśmy więksi, o ile też dieta jest dobrze dobrana pod ten cel, ale żeby zobaczyć takie efekty, powiedzmy, że rzeczywiście zbudowaliśmy trochę tego mięcha, no to trzeba kilku miesięcy. Z jaką najsłabszą genetyką się spotkałeś podczas swojej kariery? Bardzo ciekawe pytanie, bardzo dobre pytanie. Mianowicie miałem kiedyś takiego podopiecznego, który miał problemy z testosteronem, w sensie hormonalnie po prostu miał problemy potem, jak wszedł na terapię zastępczą pod okiem endokrynologa i ten testosteron miał w normie, to oczywiście szło to lepiej, ale dalej to nie było to i jego FFMI, czyli ten taki indeks fat free mass index, czyli taki indeks masy mięśniowej, był po prostu niski, mimo tego, że te ciężary nie były wcale takie małe jak na jego masę ciała i jego staż, i ogólnie właśnie trochę tego stażu miał, ale dalej powiem wam tak, że nawet osoba właśnie ze słabą genetyką, no powiedzmy, że ta osoba, ten chłopak miał słabą genetykę, to i tak no bez koszulki wygląda po prostu jak trenująca osoba. Widać, że ćwiczy, nie? Jakby nie budziło jakoś podziwu. Podejrzewam, że każdy raczej by zwrócił na niego uwagę tak na plaży czy cokolwiek takiego, więc mimo tego, że ta genetyka była słaba, to i tak no, wyglądał dużo lepiej niż jak zaczynał. Co zrobić, aby pozbyć się takiego uczucia przepełnienia podczas nadwyżki kalorycznej? Przede wszystkim zwrócić uwagę na dietę i na to, z czego dostarczamy kalorie, i po prostu czasami trzeba na tej diecie trochę więcej przetworzonych produktów jeść, trochę więcej, znaczy trochę mniej warzyw i owoców, trochę mniej produktów pełnoziarnistych, które zawierają dużą ilość błonnika, bo rzeczywiście, jeżeli ktoś je duże ilości kalorii, tutaj powiedzmy, że 3000 dla kobiet i 4000-5000 dla mężczyzn, no to takie osoby muszą zwracać uwagę na to po prostu, z czego dostarczają te kalorie, bo jeżeli to będą w 100%, wiecie, takie właśnie pełnowartościowe i tak dalej, to no ciężko po prostu będzie to przejeść, będzie cały czas się taka osoba czuła ociężała, co też może negatywnie wpłynąć na efektywny trening, więc trzeba też pod to, jakby to trzeba brać pod uwagę, że jednak ten trening jest najważniejszy pod tym względem i on musi być efektywny jak najbardziej, więc nie możemy iść na ten trening, wiecie, z wywalonym brzuchem, bo to będzie nam po prostu utrudniało. Ile powinna trwać masa u kobiety? Czy u kobiety, czy u faceta, nie widzę tutaj zbytnio różnicy, jakby jeżeli chodzi o długość budowania masy mięśniowej, w sensie ten okres. Powiedziałbym, że minimum to powinno być, jeżeli na przykład wcześniej robiliśmy redukcję, no to powiedziałbym, żeby to było dwa razy dłuższe niż ta redukcja. Czyli jak redukcja trwała 3-4 miesiące, no to ten okres budowania masy powinien trwać 6-8 miesięcy. Wszystko tak naprawdę będzie zależało od tego, w jakim tempie będziemy się podlewać, oczywiście jaka właśnie będzie ta dieta. Jeżeli będziemy na lekkim surplusie kalorycznym, jeżeli będziemy robić to powoli, to naprawdę możemy być rok na masie i nie będzie żadnego z tym problemu. Oczywiście wiadomo, że tłuszcz trochę dojdzie przez ten czas. To wszystko tak naprawdę zależy
zależy od nas. Możemy być na masie i rok i możemy się też zalać, nie? Jakby też ma to swoje plusy i minusy. Wszystko tak naprawdę zależy od preferencji. Powiedziałbym, że nie powinna trwać krócej niż 3-4 miesiące, bo to po prostu nie ma zbytnio sensu. Podczas nadwyżki i budowania masy tkanka tłuszczowa w górę, a mięśnie stoją w miejscu. Why? Jeżeli sprawdzałaś to na takiej wadze typu Tanita i tak dalej, która mierzy jakby kompozycję ciała, właśnie ile mam tłuszczu, ile mięśni, no to bardzo możliwe, że jest to po prostu błąd pomiaru. Jeżeli rośnie ci siła przede wszystkim, to jest to bardzo dobry taki indykator tego, że jednak ta masa mięśniowa rośnie, bo ciężko, wiadomo, że siła to też często jest układ nerwowy, ale no nie ma co ukrywać, że to progresywne przeciążenie i to zwiększenie ciężaru, zwiększenie objętości, to wszystko będzie wpływało na to, że ta masa mięśniowa będzie rosła i nie zwracałbym aż takiej uwagi na jakieś tam tanity, wagi i tak dalej, bo one mają spory margines błędu, zwłaszcza jeżeli to są po prostu tanie i słabe maszyny, więc no nie brałbym tego za bardzo pod uwagę. Ale jeżeli rzeczywiście jest tak, że no nie wiem, siła nie rośnie i tylko się po prostu jakby zalewasz, no to prawdopodobnie winny jest trening. Po pierwsze sam plan treningowy może być winny, a z drugiej strony wykonanie tego planu może być winne, bo jeżeli jest dobry plan, w sensie jest dobrze ułożony plan treningowy, ale jeżeli my go źle wykonujemy, jeżeli mamy za duży zapas między seriami, w sensie w seriach, jeżeli ta intensywność jest za mała, to po prostu te mięśnie no nie będą miały się do czego adaptować. Dużo śmieciowego jedzenia, a budowa masy. Ile na tym się traci, patrząc tylko na hipertrofię? Zależy. Jeżeli mówimy tutaj o jedzeniu dużej ilości przetworzonych rzeczy, ale wstrzelanie się w makro, to jest to trochę co innego niż jedzenie po prostu dużo śmieciowych rzeczy, gdzie nie zwracamy uwagi na ilość białka i tak dalej. Jeżeli dostarczamy odpowiedniej ilości białka i odpowiedniej ilości kalorii, to jakby z czego będą pochodziły te produkty, w sensie chodzi mi o węglowodany i tłuszcze, to może mieć pod tym względem wpływ, że na przykład gorzej się będziesz czuć się bardziej, nie wiem, ociężały od ilości sodu z diety, możesz się czuć po prostu źle na żołądku, jeżeli to jedzenie po prostu ci nie służy, przez co to będzie miało wpływ na trening. No oczywiście wiadomo, że mniejsza ilość witamin i minerałów również mogą mieć negatywny wpływ na trening, no ale to wszystko jest tak naprawdę, no trzeba po prostu na sobie sprawdzać, jak się czujesz. Wiadomo, że ktoś tam ma 20 parę lat, to może nie czuć różnicy. W starszym wieku to powiedzmy, że już czuć, bo już też ta wrażliwość insulinowa jest trochę gorsza, więc już człowiek na przykład jest bardziej senny po takim przetworzonym posiłku niż po powiedzmy zwykłym. No ale generalnie wiecie, no w hipertrofii najważniejsze jest to, żeby dostarczyć odpowiednią ilość kalorii, odpowiednią ilość białka i mieć odpowiedni bodziec w postaci treningu. To jest bardzo dobre pytanie. Czym w pierwszej kolejności się kierować? Na przykład progresją, ciężarem, czuciem mięśniowym, doborem ćwiczeń i tak dalej. Zależy od wielu czynników. Jeżeli mówimy tutaj o ćwiczeniach wielostawowych, jeżeli mówimy tutaj o ruchach złożonych, to przede wszystkim skupiałbym się na progresji ciężaru. Jeżeli mówimy tutaj o ćwiczeniach izolowanych, to raczej skupiłbym się już na czuciu mięśniowym w pierwszej kolejności, a w drugiej na progresji ciężaru. Czy około 1,2 g białka na kilogram masy ciała pozwoli budować masę mięśniową, czy trzeba na siłę dobijać więcej? Zdecydowanie lepiej będzie jeść więcej, powiedzmy 1,5 chociaż raczej ja jestem też zdania, że bardziej bym celował pod te 2 gramy na kilogram masy ciała. Dziwi mnie po prostu, że ciężko ci to dobijać, bo źródeł białka jest naprawdę mnóstwo. W momencie, gdy po prostu jemy duże ilości jedzenia, a często tak jest po prostu na masie, no to białko się samo nabija jakby przez się, nie? Bo jakby wiecie, wybierzecie makaron, który już ma 10 gramów na 100 gramów, to zjecie na przykład 200 gramów takiego makaronu w ciągu dnia, no to już macie 20 gramów białka. Tutaj zjecie jakieś jajka, tutaj zjecie jakieś mięso, czy rybę, czy nawet rośliny strączkowe, to jakby nie widzę za bardzo problemów, żeby właśnie nabić te powiedzmy 1,5 grama na kilogram masy ciała, nawet chociażby w diecie wegańskiej. Czy trenując crossfit można masować? To znaczy rozumiem, że chodzi o to, czy można budować masę mięśniową trenując crossfit? Tak, jak najbardziej, tylko trzeba po prostu trenować ten crossfit w taki sposób, żeby chociaż było to progresywne przeciążenie. Nie robić jakby, jak na przykład chociażby są wody, to żeby nie robić, nie wiem, więcej rund jakiegoś woda, tylko skupić się na tym, żeby robić na przykład ich tyle samo, ale zwiększać ten ciężar. Jeżeli zrobicie, nie wiem, załóżmy jakieś swingi kettlem, 20 kilo, to czy zrobicie 15 serii swingów tym kettlem, czy zrobicie ich 20 czy 30,
to dla budowania masy mięśniowej może nie mieć znaczenia, jeżeli ten ciężar jest po prostu za mały i dużo lepsze rozwiązanie może być po prostu zwiększenie tego ciężaru. Ale no nie ma co ukrywać, że wielu crossfitowców no, jest po prostu mocno umięśnionych, w sensie mają dużą ilość masy mięśniowej. Wiadomo, że tam mogą dochodzić sterydy. Jakby sam trening siłowy i progresja w tym treningu będzie powodowała to, że będziecie coraz więksi, w sensie będziecie mieć więcej masy mięśniowej. Także skupiłbym się na wodach, gdzie jest mało powtórzeń i gdzie jest progresja ciężaru. Można zrobić jakąś drabinkę, można robić jakiś emom, tylko właśnie na przykład, nie wiem, wybrać sobie taki martwy ciąg, robić 3-5 powtórzeń i jakby na tym się skupić, żeby zwiększać ciężar w tym, albo robić jakieś kompleksy sztangowe, gdzie też będziemy zwiększać ciężar, jak na przykład beer kompleks, cokolwiek. Czy można rozbudować mięśnie będąc na utrzymaniu kalorycznym? Tak, jak najbardziej, z tym, że będzie to po prostu wolniejszy okres, wolniejsze budowanie masy mięśniowej niż w momencie, gdybyśmy byli na surplusie. Tak samo na deficycie można teoretycznie budować masę mięśniową, bo do budowania masy mięśniowej nie jest potrzebna nadwyżka kaloryczna, tylko jest potrzebna odpowiednia ilość białka, odpowiedni trening i progresywne przeciążenie. Problem tylko polega na tym, że w momencie, gdy jesteśmy na redukcji, gdy mamy za mało tych kalorii, no to bardzo ciężko jest dokładać ciężaru, bardzo ciężko jest dołożyć objętości, bardzo ciężko jest po prostu robić te treningi. Osoby początkujące nie jest to takie ciężkie, dlatego osoby początkujące często budują po prostu masę mięśniową, mimo tego, że są na redukcji, ale załóżmy osoba zaawansowana, która, no nie wiem, no ma już jakieś konkretne wyniki, to dla niej ucięcie na przykład 500 kilokalorii będzie praktycznie równało się spadkiem siły z dnia na dzień, albo na pewno w przeciągu tam paru tygodni, przez co też no, ciężej będzie budować masę mięśniową w momencie, gdy ta siła spada. Jak realnie najlepiej oceniać progres na masie? Waga, centymetry, lustro. Wszystko po trochu, waga może najmniej, powiedziałbym, że centymetry w takich najbardziej taktycznych miejscach, na których nam zależy. Można powiedzieć, że wszystko prócz pasa, bo wiecie, jak chodzi o mężczyzn, oczywiście u kobiet to powiedzmy, że jeszcze nawet, nie wiem, biodra czy uda, no ale to wiadomo, że tam te mięśnie też będą rosły, więc to też jakby i tłuszcz i mięśnie są, ale na przykład, no nie wiem, takie ramię, wiecie, no nie urośnie wam 3 cm w ramieniu praktycznie samego tłuszczu, znaczy wiadomo, może, no ale wiecie, o co mi chodzi, nie? Także centymetr jak najbardziej, lustro jak najbardziej, ale w pierwszej kolejności, co bym powiedział, to są wyniki siłowe, nie? Po prostu jakby wyniki na treningu. Ja nie mówię tutaj o tym, że trzeba robić, wiecie, na 3 powtórzenia martwe ciągi, ale nawet na 8 czy 10 powtórzeń, jeżeli jesteście w stanie wycisnąć ten przód na klatę na 10 razy ciężar o 20 kg większy niż na początku okresu budowania masy, to znaczy, że tą masę po prostu zbudowaliście. I to jest najlepszy chyba jakby pokaz tego, że te mięśnie budujecie, to jest wzrost siły. Dlaczego na masie największy rośnie brzuch? Za dużo kalorii? Tak. Jeśli nie podnoszę jeszcze wielkich ciężarów, to czy warto zacząć z masą? To jest bardzo dziwne pytanie, no bo chodzi o to, że nie podnosisz też wielkich ciężarów, dlatego że na tej masie nie byłeś. Jakby to jedno z drugim idzie w parze. Nigdy nie będziesz podnosił dużych ciężarów, jeżeli się nie skupisz na podnoszeniu dużych ciężarów po prostu i na diecie. Druga sprawa jest to, że wielki ciężar jest subiektywnym pojęciem. Dla kogo one rep max na ławce to jest 80 kg, no to 70 kg dla niego to jest wielki ciężar, bo to już jest 85% powiedzmy ciężaru maksymalnego. Dla kogoś to wyciska 200 kg, 120 to rozgrzewka, bo to jest 60% ciężaru maksymalnego. Więc to wszystko jest subiektywne. Także no jak najbardziej może wyjść ta masa. Są jakieś badania, które mówią, o jakiej porze najlepiej trenować? Teoretycznie tak, w sensie były nieraz badania takie, tylko że no koniec końców wyniki są powiedzmy bardzo różne, te grupy były stosunkowo małe. Powiedziałbym, że przede wszystkim trenować w takiej porze, jak ty się najlepiej czujesz i kiedy tobie się najlepiej trenuje. To się oczywiście może zmienić. Ja przykładowo kiedyś najlepiej mi się trenowało późnym wieczorem, typu 20, i na przykład zaczynałem trening o 20 i kończyłem o 22 i mi się bardzo dobrze trenowało. I po prostu miałem coś takiego, że wiecie, że przychodzę na siłownię, to jest koniec dnia, więc jakby zostawiam tam resztki swojej energii. W tym momencie ja o 20 jestem totalną dętką już po całym dniu i nie byłbym w stanie po prostu zrobić dobrego treningu. Teraz najlepiej mi się trenować powiedzmy koło południa, może późnym popołudniem. Dla regeneracji ważniejsza jest długość snu czy regularne wstawanie o tej samej porze? Zdecydowanie długość snu jest ważniejsza. To regularne wstawanie o tej samej porze i generalnie regularny sen, to bardziej chodzi po prostu o cykl dobowy, o rytm dobowy i o to, żeby po prostu jakby kontrolować to, że wiecie, że jak będziemy chodzić spać o różnych porach, to potem ciężko jest się przyzwyczaić, no bo to trochę, wiecie, to jest jak z jetlagiem, nie? Że jak lecicie gdzieś, gdzie jest 6 godzin do tyłu,
No to dlatego też jest jetlag, bo po prostu nie jesteście przyzwyczajeni, wasz rytm dobowy jest ustawiony jakby pod inną szerokość geograficzną. Więc pod tym względem długość jest ważniejsza, zdecydowanie. Długość snu jest w ogóle najważniejsza. Powiedziałbym, że regularne jakby godziny wstawania to jest tak na drugim, trzecim miejscu, nie? A długość snu to jest zdecydowanie najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o sen. Czy wpychanie jedzenia na siłę ma sens? To jest częsty problem tak zwanych ektomorfików, w cudzysłowie oczywiście, dlatego że oni chcą za dużo po prostu tyć miesięcznie. Bo jeżeli ktoś chce tyć 4, 5, 6 kilo miesięcznie i wtedy musi jeść powiedzmy te 5000 kilokalorii, to po prostu jakby ma złe do tego podejście. Jeżeli ktoś by miał podejście, że chce robić, nie wiem, 1-2 kilo miesięcznie, gdzie wtedy ten surplus kaloryczny będzie rzędu 200-300 kilokalorii, to wtedy nie będzie aż takiego problemu z przejadaniem tego, nie? No bo wiecie, dla takiego 100-kilowego chłopa to powiedzmy będzie, nie wiem, 4000 kilokalorii, jeżeli ma powiedzmy umiarkowaną aktywność w tygodniu, nie? Jeżeli ktoś ma jakąś pracę fizyczną, jeżeli naprawdę dużo trenuje, no to może być to więcej, no ale to nie są jakieś takie, wiecie, ogromne ilości. Czy w dni treningowe powinnam jeść więcej? To też jest częste pytanie, często się pojawia pytanie a propos te rotacje kalorii, czy w dni treningowe jeść więcej, czy mniej i tak dalej. Powiem wam w ten sposób. Oczywiście może to mieć swoje plusy, żeby jeść więcej w dni treningowe, z tym, że trzeba pamiętać o tym, że każda taka komplikacja i każde takie kombinowanie będzie jakby utrudniało proces i trzeba będzie bardziej to kontrolować. Jeżeli dla kogoś to nie jest problem żaden, to jak najbardziej może sobie tak spróbować, żeby na przykład w dni treningowe jeść o 400-500 kalorii więcej niż w nietreningowe. Oczywiście musisz wtedy policzyć, ile mniej jeść w dni nietreningowe. Może być tak, że po prostu w dni nietreningowe będzie jadł na poziomie utrzymania, a w dni treningowe będzie jadł właśnie 500-600 kalorii nadwyżki. Mówię, jeżeli komuś to pasuje, jak najbardziej można tak zrobić, nie ma z tym problemu. To jest już jakby komplikowanie sobie sprawy. Niektórzy mają też tak, że w dni treningowe mają mniejszy apetyt, dlatego że wiecie, trening sam w sobie, jeżeli zajmuje na przykład 2 godziny, no to już jakby inaczej jest rozłożony dzień jedzenia. Bo wiecie, musicie zjeść powiedzmy godzinę, dwie przed treningiem i nagle wam się pojawia takie 3-4 godzinne okno, w którym nie jecie. Często ludzie też po treningu nie mają apetytu, żeby jeść, więc to też właśnie bywa z tym różnie. Niektórzy mają na odwrót, że z kolei w dni treningowe mogą więcej jeść, więc to jest bardzo indywidualne, nie ma to większego tak naprawdę znaczenia. Najważniejsze jest to, żeby dostarczyć odpowiednią ilość białka i kalorii w skali tygodnia. Oczywiście białka codziennie, a kalorii w skali tygodnia. O ile i jak często powinno się zwiększać kaloryczność na masie? Jak często, jak jest taka potrzeba? Czyli jeżeli na przykład nie masz progresu na treningach, jednocześnie trochę się jest głodnym, jednocześnie ta masa ciała nie rośnie w ogóle, jakby no nic nie idzie, ani siła, ani wymiary, ani waga, no to wtedy po prostu zwiększać, załóżmy, o te właśnie 200-300 kilokalorii, ale no będzie to oczywiście dużo rzadsze niż ucinanie kalorii na redukcji, po prostu aż tak szybko nie będziemy się adaptować w większości przypadków. Są oczywiście osoby, które mocno się adaptują do ilości spożywanych kalorii i będą musiały nawet dokładać początkowo przez te pierwsze tygodnie, no to będą musiały dokładać po prostu 200-300 kalorii co powiedzmy średnio 2-3 tygodnie. Na pewno nie robiłbym tego właśnie częściej niż co 2-3 tygodnie, raczej 3. W sensie ustalcie sobie jakąś kaloryczność, makro, trzymajcie się tego 3 tygodnie, zobaczcie co się dzieje, jeżeli rośnie siła, masa, obwody, cokolwiek, to zostawcie tak jak jest na kolejne 3 tygodnie i tak po prostu sobie co 3 tygodnie róbcie taki checkout. Jakie proporcje makro? Bardzo jest to indywidualne, na pewno białko właśnie na poziomie około 2 gramów na kilogram masy ciała, jeżeli chodzi o węgle i tłuszcze, no to tak jak powiedziałem, jest to bardzo indywidualne i naprawdę te rozbieżności mogą być ogromne. Powiedziałbym, że tłuszcz będzie od 15 do 60% i węglowodany tak samo będą od powiedzmy 15 do 60%, bo to jest indywidualna kwestia. Treningi siłowe nie są aż tak wymagające pod względem ilości węglowodanów w diecie, co innego na przykład jakieś typowo wytrzymałościowe treningi, albo treningi, gdzie są sporty mieszane, na przykład właśnie MMA, może być też crossfit, gdzie tam jednak potrzebna jest ta kondycja. Wiecie, tutaj w treningu siłowym można powiedzieć, że potrzebujecie energii na 30, 40, może 60 sekund ruchu i na tym jakby się kończy to, więc tych węglowodanów aż tak dużo nie potrzeba i jest wielu sportowców, którzy w sensie, no, czy właśnie powerlifterów, czy cokolwiek, którzy są na dietach z małą ilością węglowodanów. Nie widzę w
tym problemu, jeżeli komuś to pasuje, ale warto zacząć sobie po prostu od takiej typowej zbilansowanej diety, gdzie powiedzmy tego tłuszczu jest około 30% kalorii z diety, a węglowodany stanowią resztę, czyli tam załóżmy około 50-60. Senność i zjazdy energetyczne po posiłkach, dużo węglowodanów, boję się, że przez masę dostanę insulinooporności. Zmniejszyć ilość węglowodanów, a zwiększyć udział tłuszczów i białek w posiłku, a do tego te węglowodany czerpać po prostu z mniej przetworzonych źródeł. Nie wiem, co jesz, bo to też jest bardzo zależne, ale żeby w posiłku po prostu było więcej błonnika, więcej warzyw, więcej owoców. Oczywiście to, tak wcześniej wspominałem, będzie zależne oczywiście od apetytu i czy będziemy w stanie to zjeść, ale przede wszystkim zmniejszyłbym ilość węglowodanów na rzecz tłuszczu. Ile kilogramów mięśnia w powiedzmy rok to dobry wynik na naturala? Wszystko zależy od stażu. Im dłuższy staż, tym mniej będziemy po prostu budować. Powiedzmy, że w pierwszym roku stażu dobrze obdarzony genetycznie facet jest w stanie zbudować nawet 8-10 kg masy mięśniowej, bez tłuszczowej masy ciała, w sensie suchej masy mięśniowej. Taki średnio obdarzony, umiarkowanie obdarzony, załóżmy, że zbuduje 5-6 kg. W kolejnym roku będzie to 2 razy mniej, jeszcze w kolejnym jeszcze 2 razy mniej i tak dalej. Więc można powiedzieć, że w ciągu 3-4 lat większość ludzi jest w stanie zbudować, no powiedzmy, 80% tego, co jest w ogóle w stanie zbudować naturalnie. Potem to już jest takie, wiecie, rzeźbienie, bo to już tak nie rośnie. To nie jest tak, że wiecie, potem początkowo w pierwszym roku jesteście w stanie zbudować, nie wiem, 3-4 cm w ramieniu, myślę, mężczyźni, a potem to jest centymetr na parę lat nawet. Czy miesięczny wzrost wagi o 0,5 kg nie podleje zanadto tłuszczem? Nie, totalnie. Nawet jakbyś cały rok tak budował, to myślę, cały rok tak masował, to będzie to 6 kg. Z czego nawet jeżeli w ogóle byś nie zbudował masy mięśniowej, co jest wątpliwe, no to z tych 6 kg, no to nie jest 6 kg tłuszczu, tylko zapewne około 4 kg to jest tłuszcz, a 2 kg to jest woda, glikogen i to, co masz w żołądku i jelitach. Także 0,5 kg miesięcznie to powiedziałbym, że jest za wolno na budowanie masy. Nie wiem, czy się nadaje, ale jak notować swój progres na siłowni, jakiś Excel, aplikacja czy coś? Opcje są tak naprawdę dwie. Jedna to jest klasyczna opcja, czyli po prostu nosić ze sobą dzienniczek i zapisywać po prostu te treningi, jeżeli komuś pasuje, a jeżeli komuś nie pasuje coś takiego, to może zrobić to, co ja zazwyczaj robiłem, czyli po prostu miałem arkusz Excel w telefonie i w telefonie zapisywałem po prostu ciężary i tak notowałem progres. Jaka nadwyżka kaloryczna rzeczywiście ma sens? No powiedziałbym właśnie, że około 200-300 kilokalorii jest takim złotym środkiem dla większości osób. Czy kardio podczas masy jest potrzebne, by się nie zalać? Nie, dlatego że kardio nie powoduje to, że się ktoś nie zalewa czy cokolwiek, tylko powoduje to, że zwiększa swoje zapotrzebowanie kaloryczne, czyli może więcej zjeść i może być to problem, może być to, jakby może być to plus, może być to minus. Dla kogoś, kto ma duże zapotrzebowanie kaloryczne, ma mały apetyt i ciężko mu to przejeść, no to robienie dodatkowego kardio tylko będzie utrudniało ten proces. Z kolei dla osoby, która się łatwo zalewa, ma problem z redukowaniem tłuszczu, no to robienie takiego kardio zwiększa zapotrzebowanie kaloryczne, przez co taka osoba będzie mogła po prostu więcej jeść w trakcie budowania tej masy mięśniowej. Pamiętać trzeba jednak, że kardio ma dużo innych właściwości, jakby chociaż prozdrowotne i takie powiedzmy no, kondycyjne, sprawnościowe. Więc dla chociażby tego aspektu wykonywałbym, nie wiem, jedną, dwie sesje w tygodniu. Jak nie bać się masy, tym bardziej podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania? Przede wszystkim nie mierzyć się, nie ważyć się, tylko skupić się w pełni na treningach. Jakby tylko, żeby to było dla was głównym celem. Wszelki wzrost masy ciała albo centymetrów, który jakby jest celem też na masie, będzie trochę orał głowę, nie? Bo jakby wiecie, z jednej strony dziewczyny są na masie i chcą zbudować pośladki, nie wiem, uda, cokolwiek, a z drugiej jak zobaczą, że mają plus 5 cm, no to niektóre na przykład się przerażą, nie? Albo że właśnie ta masa ciała rośnie, gdzie musi rosnąć, no bo mięśnie ważą. Więc ja bym powiedział, że w pierwszej kolejności to nie patrzeć w ogóle na wymiary i masy ciała, tylko patrzeć na to, jak się czujemy i jak nam idą treningi. Ewentualnie, jeżeli właśnie chcemy zrobić taki check formy czy cokolwiek,
jakiejkolwiek masy wymiarów, to zrobić to dopiero po jakimś czasie, typu 5-6 tygodni. Czyli przy 5-6 tygodni jakby skupić się na procesie, skupić się na treningach, na tym, żeby dokładać ciężaru, zobaczyć jak się czujemy i żeby to było jakby głównym takim, wiecie, motorem napędowym. Jak przejść z redukcji na masę, od jakiego surplusu zacząć? Dodałbym po prostu do tego, co jedliśmy na redukcji, około 500 kilokalorii. W sensie albo wtedy wejdziemy w okolice zera kalorycznego i to będzie dobry start na budowanie masy mięśniowej, albo już wejdziemy na lekki surplus kaloryczny, co też będzie dobrym po prostu startem. Jakie suplementy polecasz dla ludzi, którzy chcą zbudować masę? W pierwszej kolejności kreatyna, to jest jakby najważniejszy suplement, ale w ogóle dla wszystkich, nie tylko dla osób, które chcą zbudować masę, tylko też dla tych, którzy chcą redukować, trenują czy nawet nie trenują, to po prostu kreatyna jest dobrym suplementem, który ma dużo różnych pozytywnych właściwości. Druga sprawa to ewentualnie powiedziałbym, że kofeina dla pobudzenia i efektywności treningowej. Trzecia to cytrulina, dlatego że poprawia ukrwienie mięśni i zmniejsza, jakby przyspiesza regenerację tych mięśni. Także te trzy suplementy według mnie to jest taka topka, jeżeli chodzi stricte o jakby budowanie masy mięśniowej. Dlaczego nadwyżka pozwala budować mięśnie, jak dokładnie działa i co wnosi? Trzeba na to spojrzeć z kilku aspektów. Najważniejsze są tak naprawdę dwa aspekty. Pierwszy jest taki, że jeżeli więcej jemy, to po prostu mamy więcej energii, przez co możemy zrobić lepszy trening. To jest jakby pierwszy aspekt, że po prostu więcej jedząc jesteśmy w stanie mieć lepszy performance na treningu, lepszą regenerację, dlatego że dostarczamy też więcej składników odżywczych i tak dalej. Druga sprawa jest taka, że po prostu zmniejsza się ilość stanów, kiedy jesteśmy w katabolizmie, a zwiększa ilość, kiedy jesteśmy w anabolizmie, bo jeżeli, wiecie, dostarczamy kalorii, mamy wyrzuty insuliny i tak dalej, no to jest po prostu mniej tego katabolizmu w ciągu dnia, tych procesów katabolicznych, więc mniej tych białek się rozkłada, a więcej jest syntezy tych białek i jakby no to są dwa główne czynniki. Na czym polega main gaining? Main gaining właśnie polega na tym, żeby budować masę mięśniową w trakcie bycia na zerze kalorycznym, czyli wiecie, nie jesteśmy na surplusie, tylko właśnie trzymamy kalorie na poziomie zapotrzebowania. Polega to na tym, żeby utrzymywać poziom tkanki tłuszczowej, a tylko jakby budować czystą, suchą masę mięśniową. Czy jest to spoko opcja? Tak, tylko że ma swoje plusy i minusy, nie? Plusem jest taki, że utrzymujemy poziom tkanki tłuszczowej. Minus jest taki, że po prostu wolniej będziemy budować masę mięśniową. To pokazują wprost badania, że im więcej jemy, tym więcej budujemy masy mięśniowej. W sensie, jeżeli ktoś jest na dodatnim, powiedzmy, dodatnim bilansie 1000 kalorii, to zbuduje więcej mięśni niż ktoś, kto jest na bilansie dodatnim 300 kilokalorii. Z tym, że ta osoba, która je 1000 ponad zapotrzebowanie, też dużo więcej tego tłuszczu zgromadzi, przez co też później będzie miała mniej czasu na bycie na masie, bo będzie musiała redukować. Oczywiście, jeżeli będzie chciała redukować. Więc jakby dlatego bierze się taki złoty środek i nie robi się takiej świńskiej masy, gdzie mówię, no świńska masa oczywiście będzie powodowała duży wzrost masy mięśniowej, tylko że potem zamiast na przykład 3 miesięcy redukcji będziemy 6-7 miesięcy na redukcji. Wiecie, i ktoś inny na przykład sobie zredukuje 3 miesiące i znowu wejdzie na masę, a inna osoba będzie jeszcze drugie tyle na redukcji, nie? Więc po prostu mniej czasu będzie miała na zbudowanie tych mięśni. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro.